No, witam, witam, witam i zapraszam do kolejnej przygody Kratosa i Arteusa. Możemy dostać się do skarbca, jak już wiadomo z poprzedniego odcinka, ale. Tutaj właśnie możemy sobie zrobić którąś misję poboczną. Osełka da nam legendarną rękojeść. Brok, epickie zaklęcie. Lecimy więc po osełkę. A co? To jest po misja główna, bla bla bla. Ja się pytam. Tu jest z brokiem. Kości, kości, kości. Kości mnie nie interesują. A to jest tak tutaj daleko. To tu mnie chyba jeszcze nie było. To jak ja mam się tu dostać? Znaczy, to pewnie tutaj się wpłynę tutaj. Zobaczymy. Nie wiem, czy to jest możliwe na tyle, ile byśmy chcieli to zrobić. Dobra, jestem pewny, że coś widziałem. Też to widziałem. Freja mówiła, że wieży Jotunheimu nie ma w jeziorze. Ale może tylko częściowo. Naprawdę, bardzo dziwne. Co to było? To było coś dziwnego. Czy my płyniemy w dobrą stronę? Płyniemy w dobrą stronę. Znasz mnóstwo historii. Kiedy wreszcie opowiesz coś ciekawego? Wypraszam sobie. Ohoho, wyzwanie. Tak, zrozumiałem. Więc chcesz coś rozrywkowego, co? Dobrze, bracia. Opowiem wam historię Hrungnira Zabijaki. Prawdziwą Hrungnir. Historię. Była wielka bitwa, prawda? Na malowidle walczył z asami. Ładna historyjka, ale nie. Widzisz, tak się składa, że Hrungnir urodził się bez głowy i serca, więc giganci stworzyli mu je z kamienia. Jasne, był silny, ale przy okazji głupi. Odyn spotkał go pewnego dnia w Midgardzie i stwierdził, że jest tak zabawny, nieszkodliwy i łatwowierny, że zaprosi go do swego pałacu w Asgardzie. Tam spoił go miodem i podjudził do przechwałek i popisów. A wszystko to ku uciesze dworu. Byłem tam, widziałem, jak asowie śmiali się z Hrungnira, gdy wskoczył na swą tarczę i przysiągł, że zabije nas wszystkich i zabierze kobiety do Jotunheimu. I wtedy przychodzi Thor. I wcale się nie śmieje. Cały nic ubrany nic. Na biało. Spogląda na pijanego giganta i uderza Mjolnirem w jego głowę tak mocno, że do tej pory we włosach ma odłamki Hrungnira. Thor jest tak zaskoczony kamienną głową, że nie zauważa, jak olbrzymie ciało przewraca się na niego z obrzydliwym chrzęstem. I ponownie w pałacu rozbrzmiewają śmiechy. To okropna opowieść, Mimir. Mama opowiadała mi zupełnie inne. Ja osobiście wolę tę Mimira. Lekcja. Prawda rzadko jest równie piękna, co mity i legendy. Bezapelacyjnie wolę te legendy od Mimira. Tam na górze coś jest. Gdzie na górze? Siadaj do łodzi, Robin. No zobaczmy, co tutaj w ogóle
Tindri dla nas przygotował. Bo zaraz go pewnie gdzieś tu spotkamy jeszcze. Tak, żeby nie inaczej. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się delikatnie z nią obchodzić. To bezcenny skarb, nie bujam. Chwila. Czy pas twojego kołczanu zdobi moja strzała splecionej jemioły? Ma ci przypominać o przyjacielu Sindrim? Chyba no. Zaraz się rozpłaczę. Nie do końca, ale... Chyba nie chcesz znać historii. Po prostu pewnej wiedźmie się te strzały nie spodobały. Wciąż nie wierzę, że syn mógł zabić ojca. To chore, prawda? Chore? Wiem, znamy tylko połowę historii. Ale rany własnego ojca? Ja niby też czasem bywam na ciebie zły, ale... To prawdy? No, czasami, wiesz, trochę. Ale nigdy nie wbiłbym ci noża. A, dzięki. Nie zrobiłbyś tego. Po prostu nie dałbyś rady. Ten klan naprawdę nie lubi gości. Jak mamy się tam dostać? Bramę na pewno można jakoś unieść. Może tym kołem wodnym. Czytasz mi w myślach. No i sposób na otwarcie kraty. Toż ty. Nie no, Atreus już jakieś cyferki zaczyna wykręcać. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Tu jest jakieś koło, tu jest to, tu jest tamto. Podejrzewam, że musimy tu przeskoczyć. Tu przeskoczyć. Za mną. Przepraszam, za mną. Mamy skrzyneczkę. Badaj dalszą część twierdzy. No. Skoro tak mówicie. To był... Leżeć. Głodny plusik. Dobra, my trzeba jakoś
Dobra, tu widzę runy. Ale nigdzie więcej tych run tutaj to ja nie widzę. Żeby to podnieść. Niestety. Nie, co w dół. Kiedy bywasz zły? Co? Na mnie. Kiedy? Jak wrócił do tematu. Może czasem, kiedy myślisz, że czegoś nie umiem. A tak nie jest. Czasem trudno ocenić na co. W porządku, rozumiem. Jestem mały. Ciekawe, gdzie jest osełka. No przecież uciekłem. No i dziękuję, dobranoc. Tu nie mamy przejścia. Ale pewnie tu mamy przejścia, jakżeby nie inaczej. Dokładniej. Hrezela Farmadar. Gdzie Hrezela Farmaora zapisana jest cała krwawa historia tych ziem. Na długo przed potopem i plagą pustki mieszkańcy Midgardu żyli w względnym spokoju. Zmarli nie wstawiali z mogił, widok Draugrów należał do rzadkości, a korzystanie z magii Seidr uważano za wielce haniebny proceder. Hrazl Farmeor hołdują dawnym tradycjom, według których miarą wartości człowieka jest jego biegłość w posługiwaniu się bronią. Siła to najważniejsza z naszych cnót. W surowej krainie, w której przyszło nam żyć, nie ma miejsca dla słaby. Tylko silni zdobędą chwałę za życia, a w chwili śmierci zasilą szeregi Einherarów w Walhali.
Słaby zaś czeka żywot nędzarzy, po których tłoczyć się będą w gębiach hel. Takie jest prawo życia i takim pozostanie aż do nadejścia Ragnaroku. Przyjemniaczki. Z opisu wydają się również przyjaźni co stado głodnych wuelwrów. No cóż. Czyli to nie z tej strony. Pewnie muszę wejść. Stamtąd to ja przepłynąłem. Dobry jestem, nie? Nie, tu więcej żadnych gratisów nie znajdę, ale tu zejdę w dół. Do skrzyneczki. A skrzyneczki opuścić nie można. Gdzieś coś jeszcze? Nie, czekaj, bo my chyba stąd przyszliśmy. To nas jeszcze w takim razie. Byliśmy. Jak to co? Statek zbójów. Co tam się mogło stać? To jest pewnie coś do rozwalenia. Dobra, z kim ja się tu będę naparzać? Poznając życie, na pewno się będziemy tu naparzać z kimś. Wygląda to na dosyć świeże. To jego syn. Tego ducha? Skąd wiesz? Ten znak był na sztylecie, który znaleźliśmy w plecach ojca. Dzielnie się bronił, ale to nie wystarczyło. Cóż, nie każdy potrafi być Kratosem. Zdrada rodzi zdradę. Zapewne pozostałym nie podeszło to, że młody zamordował ojca.
Myślał, że może być przywódcą. Zapłacił za to życiem. No cóż. Pewnie tak. Gdzie jest osełka? Patrz, chłopcze, koło jego stóp. Osełka! Tak. Chyba zmiażdżyli mu nią głowę. Tak? Za tobą! No dawaj, dawaj. A co tu mamy? Zniszczona rękawica wieków, epicki przedmiot, talizman. Ten starożytny relikt Hela został uznany za zbyt potężny, by pozostać w jednym kawałku, więc fragmenty jego mocy zostały rozproszone po wszystkich światach. Dobra, co on robi? Obrona. No chyba my tutaj nie dokończyliśmy. No. Aż ty. Musi być cenna. Bandyci mają specyficzne priorytety. Jeśli coś nie błyszczy i nie da się tego zjeść, zwykle kończy jako broń obuchowa. Zwykle. Nie, tu jeszcze można się skitrać. Skrzyneczka. Można wracać. Tam się możemy udać pewnie tym. Łódeczką już, ale... Pytanie, co jeszcze tutaj na nas czeka? Tu, chłopcze! To jakiś... papirus. Ach. Jest tu jakiś zwój. Należał do syna. Rany, ale się rozpisał. Ojcze, wybacz. Wyrzuty sumienia. Bardzo żałuję. Gdyby pomyślał, zanim zaczął działać, nie musiałby potem żałować, prawda? Tak. Może powinniśmy wrócić do magazynu i dać to jego ojcu. Widzę coś na dole. Jak się tu wydostać? Gdzie? Tu.
No i dobra. A tutaj co mamy? Szkoda, że mamy tu nie ma. Chłopie, nie wracamy do takich tematów. I my kolejna skrzyneczka. Ekstra. Twarda stal i łuska węża. Me gusta. Trzymaj mi Mira i płyniemy. A to już możemy wrócić do Sindriego. Mam pytanie. Skoro Ymir był pierwszym gigantem, skąd się wziął? Dosyć. Żadnych historii podczas marszu. Czy nie znaleźliście tej osełki? Skupmy się na drodze. Przypadkiem? Znaleźliśmy osełkę. O, cudownie! Nietypowe zacieki. Bandyci zatłukli nią jednego ze swoich. O, wspaniale. Lejcówka. Proszę, za fatygę. Rękojeść. Chryzla Farmedar. Bardzo mała szansa. Bierę. Chciej wypróbować osełkę. Może i nie wygląda imponująco, ale wręcz buzuje magiczną mocą. Brakowało mi... Dobra, mamy tutaj... Mi osełki, odkąd pożyczyłem swoją bratu. Raz na nią napluł. Żeby ją nawilżyć! Pacan. Nie prosiłem o zwrot. Dobra, czy ty masz coś tam jeszcze do powiedzenia? Słyszeliście? Magni, jeden z asów Syntora, nie żyje! Szok! Modi szaleje po całym Midgardzie, szukając zabójcy. Przysięga, że jeśli go znajdzie, to... O kurka, to wasza sprawka. Powinniśmy rozmawiać na ten temat trochę ciszej. Albo wcale. To doskonały pomysł. Oj tam, no. Sam się prosił o to. On pierwszy zaczął. Dobra, no tu jest to drugie, więc tak czy siak musimy się walnąć tutaj do mistycznej bramy. I sobie teraz odgadniemy chyba jeszcze... Jak myślisz, Mimir? Zadanie od Broka. Przyjrzyjmy się temu, co wiemy. Baldur to najlepszy zwiadowca Odyna, to pewne. Zwiadowca, okej. Jeśli was szuka, liczcie się z tym, że może was szukać sam Odyn. A czego może chcieć Odyn? O tym wiem aż za dużo. Co takiego mamy, czego Odyn nie ma? To przecież król bogów. Król asów, owszem. Ale jego wpływy nie są nieograniczone. A gdzie nie sięga jego moc, tam z pewnością będzie chciał rządzić. Skazał mnie z tego powodu na wielkie cierpienie. Biedny Mimir. Dobra, no to teraz cele. Misje poboczne. Aha, a to za to jeszcze dostanę expa. Ale to bym chciał zrobić najpierw. I to jest to tutaj. A to jest jakieś ukryte komnata Odyna. Dobra. Lecimy do łódeczki. Na co mam czekać, chłopie?
Ja chcę zejść na dół. Na dół. Powiadam wam, na dół. Dziękuję. Dobra, to teraz misja dla Broka. Chyba nie z tej strony zlazłem. No, Mimir, zaczynaj. No nie mów, że tędy nie będę miał jak przepłynąć. Mimir, możesz wrócić do tamtej historii? Jeśli dobrze pamiętam, mówiliśmy o początkach Ymira, pierwszego giganta. Na początku był Ginnungagap, wielka pustka. Nie było jeszcze żadnych światów, tylko pierwotne siły. Był ogień i lód. I gdy spotkały się w pustce, stworzyły... Wodę? Więcej niż wodę. Była to mistyczna krew czegoś zupełnie nowego. Z tej wody powstał Ymir i stał się istotą stworzenia i chaosu. Matką i ojcem wszystkich, którzy pojawili się po nim. Nawet asów? Ano. Każdy bóg, człowiek i bestia zrodzili się z ciała Ymira. Chociaż to właśnie asowie uznali, iż są tak wspaniali, że to oni powinni zarządzać resztą stworzenia. To Odyn podniósł rękę na stwórcę i przelał życiodajną krew Ymira swoją włócznią. Powiedział, że to zło konieczne, aby we wszystkich światach zapanował pokój. Z rozprutego ciała praolbrzyma Ymira Odyn stworzył krainę Midgard. Nazwał się Wszechojcem, jakby to on był stwórcą, a nie jego mordercą. Mały, chciwy tyran. Mimir? Hmm? A, wybacz, chłopcze. Kogoś tu poniosło. A najlepiej będzie, jak skończymy w tym miejscu. A my w tym miejscu też skończymy ten odcinek. Zrobiliśmy ten questik z osełką dla Sindriego. Teraz w planie jest zrobić dla Broka misję, więc to zrobimy już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Żegnam się.